Bardzo się podoba. Zwłaszcza Stare Miasto. W tamtą ogród stronę. Tam, znaczy nie, tu i tu, tam. O tu. I ogród zoologiczny, podoba mi się. Jeśli chodzi o muszlę koncertową, to mi się wydawała większa. Ja mieszkam w Krakowie od dziecka i no ostatnio trochę mi zbyt duża ilość to turystów zaczyna dokuczać i trochę męczyć, bo po prostu no wszędzie jest pełno ludzi. No wiadomo, chcą przyjechać i oglądnąć, a przyjechanie dzisiaj tutaj spowoduje, że będę trochę bardziej odprężona. Jeliśmy do Opole, protože se nám moc líbila v jednom pořadu České televize, která ukazovala krásné památky Polska. Takže jsme vyjeli na 3 dny do Wrocławy a do Opole. A teď začínáme procházku Opolí a těšíme se, co tady krásného uvidíme. Wieża Piastowska jest najbardziej znanym chyba takim wyróżnikiem naszego regionu. Ona się pojawia we wszelkiego rodzaju logotypach. Mamy ją przecież też na festiwalu w Opolu w transmisji. Zawsze ona jest widoczna za sceną, więc każdy w Polsce ją kojarzy. Z drugiej zaś strony no, wieża oferuje wyjątkową panoramę. Panorama zawsze cieszy się powodzeniem. A Zamek Górny oferuje z kolei szereg atrakcji dla osób w różnych grupach wiekowych, bo możemy tam dowiedzieć się nie tylko o historii miasta, historii zamku, ale też o historii właśnie jakichś tam różnych obyczajów. Mamy tam zbroję, mamy tam stroje średniowieczne. Można się przebierać, można robić zdjęcia. Rodziny mogą przyjść i naprawdę miło spędzić czas, dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych rzeczy, także z takich historii codzienności, której no, nie zawsze się dowiemy w muzeach czy w jakichś takich innych instytucjach kultury. Odnotowujemy bardzo duży, wzmożony ruch turystyczny, półmetek wakacji za nami. W samym lipcu właśnie Wieżę Piastowską odwiedziło prawie 1600 osób. Bardzo nas to cieszy, że goście nas tak chętnie odwiedzają. Obecnie znajdujemy się na 35. metrze Wieży Piastowskiej, dokładnie na tarasie widokowym. Myślę sobie, że właśnie dla tej panoramy naszego miasta, stąd miasto Opole wygląda najpiękniej, zdecydowanie. I oprócz samej historii Wieży Piastowskiej jest ona obiektem tak chętnie odwiedzanym przez mieszkańców, ale też turystów. W naszym mieście działa karta turysty, która łączy takie miasta jak Gdańsk, Giżycko oraz Lublin. Karta turysty TriPass powstała tuż po pandemii COVID-19, która miała być takim motorem napędzającym turystykę. Przypominam, że punktem odbioru karty TriPass jest miejska informacja turystyczna. Dzięki właśnie takiej karcie możemy zwiedzać m.in. Wieżę Piastowską, Zamek Górny z 50% zniżkę oraz takie instytucje jak Galeria Sztuki Współczesnej czy Muzeum Polskiej Piosenki. Turyści bardzo chętnie przyjeżdżają do Opola na tak zwane city breaki. Są to tak przedłużone weekendy, piątek, sobota, niedziela. Bywa i tak, że już w weekendy mamy pełne obłożenie. Czasami bywają takie dni, że już od samego rana mamy pełne rezerwacje na cały dzień, co też zachęca do tego, żeby wcześniej skontaktować się z nami i dokonać wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Będzie też takim pewnikiem, że będzie możliwość podziwiania panoramy miasta.